siemanko, z tej strony Jojo i jak ogłaszałem na fanpage'u, przyszły do mnie dwie paczki z Lightyear, wróciłem do zawiercia i kurde, no mam podwórko, jest ładna pogoda, czemu by to nie wykorzystać, jestem teraz na dworze, taki trochę niestandardowy unboxing, bo na dworze unboxingu jeszcze nie było. Słuchajcie, są dwie paczki, w jednej z nich jest Vapo, ale nie wiem czemu są dwie paczki, czemu są w środku, jak czuję, trzy kostki, tu jest jedna jakaś duża. Kiedyś nie dotarła do mnie jedna paczka, być może to jest to, ale niech niespodzianka będzie na koniec, najpierw zajmiemy się tym. Siła, po co nam już, dobra, roztargane. No i miałem rację, słuchajcie, jest Vapo, jest też kostka Yongyun Mofang, nie wiem czemu Mofang się nazywa, ale to jest Fisher Cube, tak? Tak, to jest Fisher Cube od Moju. Myślę, że ptaszki w tle i tak dalej będą fajną, miłą niespodzianką. Nie zepsuć. A druga kostka to? O kurde, patrzcie, jaki nowość. Wiecie co? Myślałem, że wow. Wow, po pierwsze wow, że tak szybko przyszła i że to jest Moju Weilong GTS, bo przeważnie do mnie piszą z Lightyear, jeśli jakąś kostkę mi wysyłają. Nic nie mówili mi o tym Moju. Miała do mnie przyjść czwórka Master Morphix 4x4 od Moju, ale nie dotarł. No ale cóż, ciekawa niespodzianka. Powiem wam szczerze, że recenzja tego będzie niedługo na kanale, bo mam już to od magicznej kostki, tą kostkę. Ale to jest tylko do prezentacji. Postanowiłem zrobić recenzję. Teraz mam też swój własny egzemplarz. No i co tu dużo mówić? Kostka Fisher Cube. Kostkę Fisher Cube bardzo dobrze znacie już na pewno, ponieważ jest to kostka, no jedna z podstawowych modyfikacji kostki 3x3. Jak widzicie, została obrócona o 90 stopni. Tak jest normalnie kostka, tak jest Fisher Cube. I tyle w temacie. Weilonga nie będę otwierał, nie będę o tym dużo mówił, bo już o Weilongu troszkę mówiłem, już był unboxing, do którego odsyłam na kanał. Powiem wam szczerze, nie mam tego w zwyczaju, ale tego Weilonga chyba sprzedam. A dlaczego? Ponieważ po prostu zbieram na mikrofon. Zdradzę wam już, że zbieram na mikrofon Blue Yeti, ponieważ większość nagrań tych unboxingów robię w domu. A że dźwięk może nie jest najlepszy u mnie, to taki Blue Yeti może być nie lada pomocą. A może mnie wyjść trochę taniej i wygodniej niż jakiś Zoom czy cokolwiek innego. Ale przejdźmy do Vapo, bo to też jest nowość, której nie miałem. Oczywiście w środku instrukcja. Dobra, kostka jest w folii. Gryzą mnie jakieś robaki po plecach. Kurde, podwórko podwórkiem, ale latają mi tu jakieś komary. Trochę lipa. Vapo. Ja to tak rozłożę. Ciekawy unboxing chyba, nie? Napiszcie, co sądzicie o takiej małej różnicy, czyli unboxing na trawie. Sama kostka jest, no ciekawie, dwójka na błękitnym plastiku. Niestandardowo. A jak się porusza? Wow! Wow. Całkowicie inaczej niż dwójka, którą ja mam. I to nie jest Tankpo, tylko Linkpo chyba. Jejku, nie pamiętam nawet. Ta normalna dwójka od Moju, ta pierwsza, która wyszła. No ta, powiem wam, że rusza się naprawdę bardzo przyjemnie. Przede wszystkim rusza się niezwykle płynnie. Niezwykle cichutko, jak ze ścinaniem zakrętów. No, prawie 45 stopni, w drugą stronę troszkę mniej. Ale kurczę, no powiem wam, że porusza się naprawdę przyjemnie. Ale tym oczywiście zajmiemy się w recenzji, jeśli chodzi o takie dokładniejsze poruszanie się. Jest dość luźna. Feeling mega. No, to muszę wam powiedzieć od razu, że feeling jest mega. To na pewno. Jeśli chodzi o dwójki, to dużo nie układam, ale feeling tej jest świetny. No i co? I to tyle w tym szybkim unboxingu. Macie moje buty, możecie pooglądać. Schowam wam się tutaj. O, schowam wam się. To wszystko w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To są kosteczki od Lightyear. Kolejne do recenzji. Jeszcze trochę tych kostek się zbierze. Jeszcze wiem, że do mnie lecą kolejne kostki od Lightyear. Jeszcze od Cubes do mnie lecą kostki, więc wow, recenzji teraz w tym czasie jest naprawdę masa. Jest masa recenzji. I to chyba tyle. Ja dzisiaj miałem dość fajny dzień. Robiłem pokaz w jednej z podstawówek w zawierciu. W innej z podstawówce robiłem warsztaty. Pod moim okiem chyba 8 osób ułożyło pierwszy raz kostkę, nauczyli się układać, ale więcej o tym na fanpage'u, jeśli chcecie przeczytać. No i to tyle na dzisiaj. Zapraszam was do innych filmów, czekajcie oczywiście na recenzję tych kostek. Myślę, że gdzieś ta Vapo się pojawi w pierwszej kolejności jako dość ciekawa nowość. I tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!